Ruch reformacyjny w Polsce w pewnym momencie przybrał takie rozmiary, że ośrodki kierownicze Kościoła katolickiego alarmowały Rzym, iż sprawa katolicyzmu jest właściwie stracona. I nie chodziło o to wcale, że do reformacji przyłączyła się większość szlachty, bo zaledwie 16–20% stanu szlacheckiego. Ale były to równocześnie jednostki najbardziej aktywne politycznie, cieszące się niesłychaną popularnością w całym społeczeństwie szlacheckim. Ludzie wykształceni, władający wieloma językami, mający na podorędziu argumenty prawne, historyczne, teologiczne. Reformacja osiągnęła bardzo wiele. Spowodowała wzrost tempa rozwoju kultury narodowej. Na mapie kulturalnej kraju pojawiły się nowe drukarnie, nowe typografie, które tłoczyły dzieła w języku także i polskim. Pojawiło się szkolnictwo. Ale równocześnie reformacja miała słabość wyrażającą się w tym, że jej postulaty były ściśle splecione z postulatami politycznymi szlachty, postulatami tzw. ruchu egzekucyjnego. I z chwilą, kiedy te postulaty zostały zaspokojone, mianowicie kler został zmuszony do świadczeń na rzecz obronności państwa, a równocześnie zadeklarował, że jeżeli ktoś powróci na łono Kościoła, to mu będą darowane dziesięciny. Otóż z tą chwilą zaczął się odpływ z obozu reformacyjnego, zaczęła się przechylać szala na rzecz tak zwanej kontrreformacji, czy jak niektórzy chcą, reformacji katolickiej. Ale mi się wydaje, że istniały jeszcze dwa czynniki, na które zwykle za mało się zwraca uwagi. Pierwszy czynnik to była tak zwana sarmatyzacja katolicyzmu. Mianowicie katolicyzm zaczął się zrastać z obyczajami utrwalonymi od wieków, z polską kulturą, z polską tradycją i to stanowiło o jego sile. I druga kwestia, która zaważyła na losach reformacji, to było nieopowiedzenie się dynastii po stronie nowego ruchu.